Cześć, ja jestem Sarczo, to przed Wami kolejny odcinek serii Zagrajmy w Resident Evil Village. Postaramy się dzisiaj opuścić zamek Dimitrescu, no bo przynajmniej tak było to zapowiedziane, że po tym jak umieścimy wszystkie maski anioła, no to wtedy z zamku będziemy mogli rzeczywiście uciec. Dwie czy trzy maski już tam włożyliśmy na swoje miejsca. Została chyba tylko jedna maska tak naprawdę na tę chwilę, ta z poprzedniego odcinka, jest to właśnie maska gniewu, więc zaraz ją będziemy tam umieszczać na swoim miejscu, tylko najpierw jeszcze pozostało mi nadrobić jedną małą zaległość. Mam oczywiście na myśli tę ostatnią figurkę kozła, której jeszcze nie zestrzeliliśmy tutaj w okolicach zamku. Jest to w winnicy, w miejscu, gdzie po raz pierwszy spotykamy handlarza. Ciężko niezwykle to zauważyć, grając przy pierwszym podejściu. Tutaj oczywiście za sprawą waszych komentarzy mogę do tego miejsca powrócić, wczytując wcześniejszy manualny save. Wprawdzie ktoś mi z was pisał, że można też tę figurkę zestrzelić z pozycji balkonu w zamku Dimitrescu. Próbowałem to zrobić w poprzednim odcinku, ale nie mogłem jednak namierzyć tej figurki nawet przy pomocy karabinu snajperskiego, więc postanowiłem zwyczajnie wczytać save'a, no bo i tak zestrzelona figurka zalicza się do ogólnych postępów w grze, w profilu, niezależnie od tego, czy wczytamy wcześniejszego save'a, czy też nie. No i to powoduje, że mamy już wszystko zrobione, co było tutaj do zrobienia właśnie na terenie zamku. Wszystkie pomieszczenia zostały oczyszczone. Mamy ten kolor oznaczający, że szukanie zostało zakończone. Tak samo jeśli chodzi o piwnicę, poziom B1 i B2. Więc teraz rzeczywiście wychodzimy z tego pokoju z handlarzem, uważając jeszcze na Dimitrescu, bo słyszę chyba jej kroki w okolicy. Mam nadzieję, że poszła gdzieś dalej. Bo właściwie to chciałbym tylko wrzucić tę maskę na swoje miejsce. To będzie tutaj właśnie. Okej, obym zdążył. No nie wiem. You'll make the best vintage yet. Nie zamierzam się dać pochlastać na sam koniec. Co to, to nie. Czy ona, kurde, usłyszała od razu, że to otwieramy? Nie wiem, ale przeczekajmy chwilkę. Powinna odejść za momencik. I wtedy właśnie może podziałamy. Dobra. Wchodzi z powrotem na górę. Drzwi otwarte, prawda? Jeszcze jak się odwróciła. Ale okej. Mamy czas, żeby uciekać? Zamknij to lepiej. Żeby nie było przypadkiem niespodzianek, co? No i czy to faktycznie będzie takie proste wyjście z tego zamku? Bo aż, szczerze mówiąc, lekko nie dowierzam. Czego tutaj nie mamy na górze? O kurczę! Tylko, że to jest chyba dalsza część jeszcze tego zamku, prawda? Na zewnątrz też coś mamy. Chemikalia. Dobra, zabieraj wszystko. A mamy chyba coś tu jeszcze, patrząc na mapkę. No chociażby z tej strony. Amunicja do pistoletu, a to się akurat przyda, no bo nie miałem jej tutaj za wiele. O kurczę, jeśli tam mamy jeszcze eksplorować to, co się znajduje w tej wieży. No chyba, że na górę w ogóle się i tak nie dostaniemy. No niczego tutaj nie ma najwyraźniej, więc to jest aż podejrzane, szczerze mówiąc. Chyba, że na końcu. Ech.
Kurczę, a to jest ten sztylet, o którym czytaliśmy w notatce? No nie. Czemu mnie to nie dziwi, że ona tu jest? To się nacieszyliśmy sztyletem. Żeż kurde. No prześliczna się zrobiłaś naprawdę. No kurde. O świetnie, no i co już teraz? Może ta broń się bardziej nada? Nie mamy nawet gdzie uciekać. Czy to oznacza walkę, czy po prostu będzie teraz się tak z nami bawić w kotka i myszkę od czasu do czasu? No ale patrząc na to, ile tutaj mamy amunicji i jeszcze apteczkę, no to nie sądzę, żeby na tym się skończyło. O kurde. Takie mutacje, coraz bardziej udziwnione w Residentach, to stoi na porządku dziennym. Kurde. Przestań. Jak ja w ogóle mam ją niby trafiać? Mam nadzieję, że to właśnie w nią mam strzelać. Może i w nią, i w tego stwora. Kurde, chyba nie trafiłem. Świetnie po prostu. Wow. Oż kurde, no świetnie. Jak ja mam się przed tym bronić niby? Zniknęło. No ja nie wierzę, przecież nie trafię jej tak w ruchu. Niesłychane. Nie, nie ma co. Chyba jednak lepiej poczekać na właściwy moment, co? Tylko na jaki? Kurde. Może teraz? Okej. Wow. Kurde, może teraz mogę? Aj tam, gdybym to wiedział. Mam nadzieję, że jeszcze tak wyląduje. Dobra, to wiecie co? Nie ma chyba sensu do niej strzelać w tym momencie. Zwłaszcza, że jest tak blisko. Kurde. Raz z jednej, raz z drugiej strony. Nie, nie będę strzelał, nie będę ryzykował, że nie trafię. Kurde.
Rose is our only hope! We won't hand her over to the likes of you! Ciekawe, czy w tym momencie właśnie jej krzywdę zrobiłem. Nie. Ja nie mogę chyba się przed tym osłonić. Chyba, że tutaj. Trochę już za późno. O kurde. Pamiętamy, jak bardzo mutowała rodzinka w Resident Evil 7. Więc to, co tutaj widzimy, to mam wrażenie, że jest pikuś i tak w porównaniu do tamtego, co tam się działo. No, oberwała. O kurcze. Niedobrze, niedobrze. Jezu, jeszcze w dodatku nie mam apteczki, muszę ją wytworzyć. Okej. Po prostu super, spadać. Ja mam wrażenie, że i tak się skończy na tym, że nawet jeśli ją pokonam, to jeszcze to coś, na czym ona jeździ i lata, też będziemy musieli jeszcze załatwić. Ale koncentruję się na Dimitrescu jednak. Chociaż czy można ją jeszcze tak określać? Dobra, może teraz się uda. No ja nie wierzę. Myślałem, że będzie latać tam. Kurde. Rozszalała się. Mam takie wrażenie. Czy teraz? Okej, udało się. Z drugiej strony, szybko. No. Dobra, wystarczy. Jeden strzał był chyba niecelny, niestety. Ale i tak sporo krzywdy chyba zrobiliśmy, mam nadzieję. Znowu tutaj. To przynajmniej jest okazja, kurczę, tę broń wykorzystać, no bo tutaj strzelba nie ma przecież najmniejszego sensu. Jesteśmy za daleko. No a pistolet, wiadomo, zbyt słaba siła ognia. Tym bardziej nie ma co. No i co, no chyba najlepiej tak się z nią bawić tutaj w kotka i myszkę dookoła tej wieży. Okej. Dobrze. Jeszcze raz. Kurczę no. Ile można? To są jakieś żarty, no. Ja potrzebuję więcej amunicji. I tu tak zdecydowanie więcej. Karabin snajperski. Kurde, najgorsze jest to, że chemikalia, tego mi brakuje. Wow, 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 wow. Znowu napuszcza na mnie. Dawaj amunicję. Be shy. Show me your terror.
No zatrzymaj się wreszcie, kurde! Time to die! I'll eat you up, every last morsel! Może strzelba lepiej? Kurde! Nie! Tylko nie to. A tu nie mam miejsca w ogóle nawet. Proszę powiedzcie, że to już koniec. A gdzie tam? Jezu, a może jednak? Bo serio, ile można było? Kryształowa Dimitrescu. You're the one who's cursed. O mój Boże. Ale już tutaj, kurde, myślałem, że naprawdę niewiele brakuje do tego, żebyśmy zostali pokonani. Zagoniła nas w kozi róg. No i co, trochę oberwałem tutaj. No ale chyba nie ma co się leczyć na tym etapie, dlatego że znowu będzie taka sytuacja, że stracę apteczki i nie będę miał czym się faktycznie podleczyć. No a tutaj chemikalia ostatnie. Lepiej mieć apteczkę w pogotowiu przynajmniej. Dobra. Tutaj na końcu. Tak jest, coś mamy. Looks like I'm getting out of this place. I to tak naprawdę wychodzimy. Proszę bardzo. To ja jeszcze bym tylko sprawdził. Przedmioty kluczowe. Tak jest. Brudny flakon, szklany pojemnik z herbem, z kwiatem i mieczami. Zbyt brudny, by zobaczyć, co jest w środku. Eve, Ewa, numer trzeci. Rozumiem, że nie jesteśmy w stanie tego otworzyć. No dobra. To pora się pożegnać z Dimitrescu. Mam nadzieję, chociaż patrząc na to, co w Rezydencie 7 działo się z Jackiem, no to też tak wcale bym nie był taki pewny, czy to już koniec, jeśli chodzi o Dimitrescu właśnie. Pamiętamy, ile razy Jack do nas wracał, kiedy już się wydawało, że poradziliśmy sobie z nim. Rose. No właśnie, pozostaje nam szukać dalej Rose. A droga do zamku zablokowana. Pora w takim razie na nowe miejscówki. Chociaż szkoda mi tego zamku, no. To trzeba przyznać, że była bardzo ciekawie zaprojektowana miejscówka. Będziemy chyba za nią tęsknić, jeśli faktycznie tam nie powrócimy. Zardzewiały złom. No tego też już miałem niewiele, więc w sumie to dobrze, że tutaj to znajdujemy, ale ja nie pogardziłbym chemikaliami na pewno. Skończyłem zamówiony przedmiot. Proszę dostarczyć go do domu z czerwonym kominem. Przejdź przez jaskinię do ruin, a potem prosto do wioski. Dobra. No też pisaliście, że do wioski będziemy powracać. Co zresztą też chyba nawet w jakiejś recenzji swego czasu wyczytałem, że ta wioska... No to też było zresztą pewne, że wioska jest takim miejscem, do którego jeszcze wrócimy, bo jakby nie patrzeć, tam było jeszcze wiele pomieszczeń nieodkrytych. Więc to
Akurat nie jest żadne zaskoczenie, żadna tajemnica. No cóż, przez jakiś czas te rogi ekranu tak będą lekko pyłgać, bo no nie chcę teraz zużywać tej apteczki, bo przy takim poziomie zdrowia jeszcze przecież możemy przynajmniej raz oderwać i nie ma co właśnie tracić apteczki, kiedy nie mam kolejnych później. Potrzebujesz innego przedmiotu. No wciąż nie możemy niczego z tymi studniami niestety zrobić. Czekamy zatem na takie możliwości, a tymczasem tutaj chyba niczego więcej już nie zrobimy. No to rozumiem, że tędy lecimy. A to mogę przestrzelić albo zniszczyć, tak? O, bez problemu. Mi spoko. Szczerze mówiąc, już się pewniej można było poczuć na otwartej przestrzeni, a tutaj po raz kolejny klaustrofobiczne lokacje. Wow, 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 wow. Mamy rybkę. Czy to już jest ten moment, o którym też pisaliście, że będziemy z czasem zbierać mięso ze zwierząt na przykład? Czy nie jest to jednak możliwe? Ryba. No chyba jest. To ja w takim razie od razu skorzystam z okazji. Ale lepiej chyba jest jednak przykucnąć, co? Zwracaliście uwagę, żeby od samego początku, jak się tylko zwierzęta pojawią, to żeby je zabijać, polować na nie i w ten sposób zdobywać jakieś właśnie mięso. No i tutaj mamy pierwsze okazy. Dobra, na tę chwilę to wszystko. Tutaj nie wiem, czy przeładowywać tę broń. We call on thee within the endless dark. To ta staruszka. Deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make the sacrifice and await the light at the end. Za tymi drzwiami. In life and in death, we give glory, Mother Miranda. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Hey, remember me? I almost died up at that castle. Tell me, what is going on around here? How can a man be almost dead? That's a question for the wise. You know what I mean. And I still haven't found Rose. Where did Mother Miranda take her? You're too late! Or maybe almost too late. The child will be sacrificed, life for life. What kind of sick medieval shit is this? She's just a baby. The crests of the four bloodlines may open the path you seek. Will you please stop talking in riddles? I just want to find my daughter. It's only a riddle if you don't know the answer. Wait a second. That looks familiar. Hey, hey, wait! I oczywiście nie pójdziemy za nią, jakżeby inaczej. To by było chyba zbyt proste, gdyby nie mówiła zagadkami. Ale kurczę, od razu zwróciłem uwagę, że to mocno przypomina logo Umbrelli. No i to pewnie nie jest przypadek. Cztery różne symbole. No ciekawe, do czego to wszystko prowadzi i jaki może mieć się z tym związek właśnie Umbrella. No bo to chyba nie ulega wątpliwości. Mamy skrzydlaty klucz. Czyli proszę,
to takie skrzydła jak te, które widzieliśmy w wiosce. O, chociażby też i tutaj. To chyba będziemy mogli te bramy dzięki temu otwierać. Klucz z podobizną ptaka z rozwiniętymi skrzydłami. Tak to wygląda. Nie ma żadnych więcej szczegółów. No dobra. Pytanie, czy znajdziemy tutaj coś więcej? Po mapce wynika, że zebraliśmy wszystko, ale zawsze się warto za notatkami rozejrzeć, czy różnymi drobnymi szczególikami. No ale tutaj to faktycznie chyba niczego więcej już nie znajdę. Lecimy dalej. Bierzemy skrzydlaty klucz. No i mamy to. Wygląda na to, że czego więcej tutaj chyba nie znajdę w tym korytarzu. A patrzcie, znowu ta dźwignia. Jakoś tak, kurczę, już mam brak zaufania do tego typu miejsc. No bo najpierw spotkaliśmy przy dźwigni Heisenberga, później Dimitrescu odcięła Ethanowi dłoń, co ostatecznie nie zrobiła na nim wielkiego wrażenia. Tym razem bez niespodzianek chyba. Mam nadzieję. Miejsce ceremonii. A patrzcie, to jest to miejsce, do którego znajdowaliśmy drogowskazy jeszcze na początku w samej wiosce. Kurde. Ja cię kręcę i znowu logo Umbrelli. Ten wzór wygląda bardzo znajomo. No oczywiście, że wygląda znajomo. No rozumiem, że nie mam tutaj niczego, chyba że ten brudny flakon. Nie. Ale jakiś przedmiot trzeba będzie wykorzystać. Kamienne podium. Na razie to wszystko jest tak enigmatyczne. Rozejrzę się, czy nie ma tutaj czegoś. Ale niespecjalnie. Przy tych krzakach to tak patrzę, czy chociażby jakiegoś ziela nie znajdziemy. Ale chyba nie tym razem. No dobra, dokąd teraz w takim razie? Chyba nie mamy dużego wyboru tak naprawdę. No, chociaż teraz czy na dół? Nie, najpierw w prawo lepiej. Tutaj najwyraźniej ślepy zaułek. Amunicja do karabinu. I czy mi się wydawało, czy... Kurde, słyszę znowu lykanów. Po prostu świetnie. Patrzcie, bo tutaj już wracamy do wioski od razu, czyli tak jak przeczytaliśmy w tej notatce. Ale nie podoba mi się to, że mamy tutaj spotkać tych lykanów. A sporo czasu od ostatniego spotkania minęło. Tam mamy. O kurde, jeszcze tutaj. Jakby tak ustrzelić, kurczę go. Tu jeszcze jeden, no serio? Może z karabinu snajperskiego by ich ustrzelić ewentualnie. Trochę kusi. A z drugiej strony, czy warto na nich tracić amunicję? No chociaż na jednego. Podejdziesz oczywiście. A jakżeby inaczej. Nie zbliżaj się bardziej. Przestań się tak ruszać. Okej. Metalowy złom nam zostawił. Tylko że tam mamy jeszcze jednego i kto wie, czy jeszcze się jakiś nie czai w okolicy. Podejdziesz? Pewnie, że podejdziesz, ale trzeba przyznać, że sporo na ostatniej walce zyskaliśmy amunicji do pistoletu. Dobra. Zardzewiały złom. No ja bardzo dziękuję za te składniki, za te surowce. O kurcze, łódka czeka za mostem zwodzonym. No to nieźle.
Pytanie, czy tam się teraz dostaniemy? Czy ten most zwodzony damy radę opuścić? No albo właśnie czegoś będziemy po prostu potrzebować i tyle. Jakaś kolejna korbka. No tak, no zdecydowanie teraz niczego takiego nie mamy. Potrzebujesz jakiegoś innego przedmiotu, no ależ oczywiście. Dobra. W takim razie wrócimy tutaj jeszcze. O proszę, co my tu mamy? Mam nadzieję, że będzie to oznaczone. Most zwodzony, no właśnie. Idziemy dalej. Ale kurde, to tutaj w każdej chwili mogą nas zaatakować znowu. Tutaj. No to jest martwy człowiek. Nie zamieni się już chyba, co? Posz. Kurde, ja tam słyszałem. Naprawdę. W środku jest jakiś. Mamy go, mamy go. Spadaj. Kurde, jaki jest szybki, skubany. No ale już kurczę, lepiej idzie teraz ta walka niż na początku. Zwłaszcza jak mamy jednego, to możemy się na nim skupić. Bo do tej pory pamiętam, jaki chaos był w trakcie tego ataku tam na wioskę, jeszcze na początku gry. A przecież zresztą wtedy raz, że nie byliśmy doświadczeni, a dwa, nie mieliśmy więcej broni. Był pistolet, później pojawiła się jeszcze strzelba. No, jeszcze po drugiej stronie też bym zajrzał. Wezmę lepiej strzelbę. Kurde, ja tu się obawiam, że prędzej czy później coś tu na mnie wyskoczy, no. Masakra, znowu właśnie czuć tę niepewność. Za rogiem przypadkiem nie ma niczego. Chyba nie. A to otworzymy. Zamknięte. Tylko jaki klucz tutaj pasuje? Samotna droga, ale nie pokazuje mi. Czekajcie. Dobra, sprawdźmy wszystkie klucze. Nie no, wątpię, że to będzie coś stąd. Zawsze kurczę nam się pokazuje na mapie, jaki klucz jest mniej więcej potrzebny, albo przynajmniej jaki symbol, a tutaj niczego takiego nie mamy. Ciekawe czemu. Dobra, idziemy dalej. No i tutaj już rozumiem, że powrócimy do wioski. Proszę bardzo, ołtarz, chociaż tutaj akurat mnie jeszcze chyba nie było. Tak, bo to jest za tym zawalonym przejściem. O kurczę. To cieszę się, że w końcu zobaczymy, co my tutaj mamy. Patrzcie. Jest i ołtarz faktycznie. O, mamy też handlarza, co ciekawe. There you are. I had a feeling you would pop up here. It was all worthless. Is that so? I assume you've picked up something of value. Not sure if it's of value, but... Why, you have your daughter right in your own hands. What are you saying? Take a closer look. Oh, kurde. Serio? Oh,
To chyba nie może być prawda. That flask seems to contain her head. No. Roses. Don't say another word. This is impossible. This just can't be. Your daughter's essence is still intact. Her powers are truly unique. Niemożliwe, niemożliwe. Who could even do this? She can be saved, you know. Saved? From this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there. Then we can continue our conversation. Quit holding out and get to the damn point! You don't have to trust my words. But do you have any better options? Your choice. The customer is always right. After all. You'll pay if I find out this is a lie. Fucking Joker. Come on. Przecież to jest po prostu coś tak powalonego, że aż z jednej strony nie wierzę, że to może być możliwe, a z drugiej już takie rzeczy w tej serii widzieliśmy. Flakon z głową, no po prostu no nie do ogarnięcia. Niesłychane. I patrzcie, teraz po usunięciu tego brudu znowu widać symbol Umbrelli. Głowa Rosemary. Nie, to nie jest po prostu możliwe, no. Mamy punkt zapisu. Jeszcze w ogóle zapomniałbym. Już jakiś czas nie zaglądaliśmy do dziennika. Ta kobieta, Dimitrescu, zmieniła się w potwora, jednak udało mi się ją zabić i uciec. Znalazłem jakiś dziwny flakon. Wcześniej powiedziała, nigdy więcej nie zobaczysz swojej Rose. Dlaczego nie mogę przestać o tym myśleć? Ciało Rose jest w tych flakonach? Kto mógłby zrobić coś tak powalonego? Nie nadążam już za tym, co tu się odwala. Hrabia powiedział, że jest sposób na uratowanie jej. Ciężko mu uwierzyć, ale jedyne, co mogę teraz zrobić, to zapytać o to tego faceta, który mieszka w domu z czerwonym kominem. Coś okropnego. Tutaj te dokumenty, porady. Dobra. Zapiszę w takim razie w tym miejscu grę i się z wami pożegnam, ale no wciąż jestem w szoku, jeśli chodzi o to, co tutaj zobaczyliśmy. Dziękuję wam w takim razie za oglądanie do końca i usłyszymy się w następnym materiale. Cześć!